Et voilà. O, ochyta. Ciekawe, czy dasz radę. Dwie dychy, Karolku, dwie dychy. Niezłe, smakują jak guma do rzucia. Skosztuj, Wojtuś. Są super, naprawdę. Córeczko, przestań siorbać. Tak, mamusiu. I nie zostawiaj jarzyn. Tak, mamusiu. Karolek? Dobry wieczór, paniom. Widzę, że są panie zadowolone z jedzenia. Proszę, jakie maniery. Jestem pewna, że w twojej klasie ich nie nabrał. Zut alors, tylko dwie krople. La suspeche jest zbyt pikantny dla polskich gardeł. Czyżby monsieur się zgubił? Nie, nie. Mój kuzyn zapomniał poprosić o le suspeche do swojego dania. Chciałem przekazać kucharzowi. Pan powiedział mnie, ja przekażę kucharzowi. Dziękuję. Mój kuzyn lubi bardzo pikantne jedzenie. Co najmniej 5 kropli. Córeczko, jak jesz, zamykaj usta. Przysięgam, że widzę twoje migdałki. Mamo! Pozwól, młodzieńcze. Mam nadzieję, że moja córka dobrze cię uczy. Mamo! O tak, bardzo dobrze. Do widzenia. O, uroczy chłopak, sama słodycz. Wiesz, mamusiu, to jest najgorszy łobuziak w mojej klasie. Bo ty nie masz podejścia do dzieci. Wreszcie, ukoronowanie uczty. To straszny kalmar. Nie lubię kalmaru. A ja nie lubię pomidorów. A ja nie lubię buraczków. O, ciociu Bello, trafiłaś w dziesiątkę. O, nie macie pojęcia, jak się cieszę. A teraz delektujcie się każdym kęsem. A dla pana, monsieur, specjalność naszej restauracji, flaki. Wiesz co, nie tknąłbym tego nawet za dwie dychy. Po ślimakach nie może być nic gorszego. Delicje! Czemu nie jecie? Tu wszystko jest wyborne. Istotnie. Wojtusiu, jak ci smakuje ostry sos? Córeczko, czemu wstałaś od stołu? Madame, proszę wyjść. Pani syn nie dorósł do naszej restauracji. To przykre, że tak traktują gości. Nie jem. Ja także dziękuję. Pa, pa, buraczki. Chyba mówiłeś, że wszystko ma być zjedzone, prawda? Proszę, twoje dwie dychy. I chodźmy poszukać normalnego jedzenia. Gratuluję, młodzieńcze. Jesteś przeciwieństwem swojego przyjaciela. Kolosalne burgery nadchodzą! Sellaiseksi kun haluaa. Sitten joku sotkee sen. Tähän kuuluu tuonne ja tuo tuonne. Okei, missä on mun mutanttikyberhämähäkit? Ilman niitä ei voi herätä.
tulee sen kerran, Henry. Aika! Huomenta, iskä. Hetkinen! Missä silmäpuoli on? Missä silmäpuoli on? Kuka vei silmäpuolen? Lampu, sakset, vihko ja kynä kaukana. Lankia, mätä hanhenmuna ja pilailukoiran kakkaa. Mukana! Aion löytää silmäpuolen ja sen sieppaa ja selvitetään myös. Salapoliisi Henry selvittää kaikki jutut. Haiskahtaa talon sisäiseltä jutulta. Ovella iskä, mutta miksi? Henry! Harold! Henry! Todellakin hirveä, Henry! Joo, iskä. Juosta sinä osaat, mutta et piiloutua. Kello 16.35. Epäilty keittämässä terveellistä ruokaa. Ei! Ei saa paistaa silmäpuolta! Mitä? Sinä otit silmäpuolen, kun minä olin koulussa. Ja nyt teet siitä ruokaa. Älä ole hölmö, Henry. Katso nyt, se on kananpoika. Ai. Ja minä olin töissä, kun sinä olit koulussa. Ahaa. Epäilyllä on siis alibi. Ehkä silmäpuoli karkasi kotoa. Sinä aina viskot sitä ja tallaat sen päälle. Silmäpuoli ei kyllä jättäisi minua. No etsi vaikka linnakkeesta. Ehkä unohdit sen sinne. Enpä. En unohtanut sitä. Se on varastettu. Silmäpuoli, missä sinä olet? Minä näärään meidän omassa puutarhassa. Mutta sinä näärät aina meidänkin puutarhassa. Toi on kun täällä on kuitenkin määrättävä. Tosiaan. Siinä epäilit. Äksy Maija. Se on aina halunnut kostaa minulle. Siitä. Mitä te teette minun nukelleni? Tämän vielä kostetaan, Henry! Kosto ja lunnat. Kaksi täydellistä motiivia. Äksymaija sieppasi silmäpuoleen. Mitä siitä, jos on varapäällikkö? No ei se ole sana, jos on päällikkö. Ei niin, mutta se on silti parempi kuin toinen varapäällikkö. Voi ei, ne hautaa silmäpuolen. Me voitaisiin molemmat olla päälliköitä. Se on typerä ajatus. Nyt riittää, minä menen kotiin. Siksi just sinusta ei voi tulla päällikköä. Tämän ne kyllä saa maksaa. Mitäs kummaa sinä teet minun aikakapselille? Aikakapseli? Niin, sen on tarkoitus säilyä siellä 1000 vuotta. Minä etsin silmäpuolta. Varastit sen. Minä en sitä haisevaa silmäpuolta huolisi. Häivyt täältä, olet täällä luvatta. Mutta joku varasti silmäpuolen. Hyvä. Ehkä se sai sitten jonkun sinua kiltimmän leikkikaverin. Yksi. Kaksi. Kolme. Tämä kostetaan, Henry. Syytön. Kuka muu minulle haluaisi kostaa kuin Maija? Niin, tietysti. Kiltti ja kunnollinen kantelupukkiveljeni Pekka! Minne se kostaa?
Jonna on pannut sen. Gdzie ten kaikki lapset heti kun se on puhdistettu, äiti. Kauhea, mikä sotku. Äiti! Sinä teit sen. Varastit sillä. Karol! Nie cierpię selera i marchwi. One są... Bardzo zdrowe. Karolku, albo je weźmiesz, albo nie pojedziesz na szkolną wycieczkę, co oznacza, że nie zjesz lodu. Szantażowany przez własnego ojca? A przecież jedziemy do zakładu produkcji lodów. Damianek ma gorzej. Jego klasa jedzie do nudnego muzeum miejskiego. Co jest, papugo? Masz taki sam t-shirt jak ja! Zdejmij go! Mama powiedziała, że mogę włożyć to, co chcę, a ja dziś chcę to. Jeszcze czego? Nie bądź koszmarny, Karolku, bo resztę dnia spędzisz w swoim pokoju! Ale ja nie chcę, żeby on nosił to samo, co ja! Karolku, robisz z igły widły, nikt nie zauważy. Dobrze, nie chcę, żeby ludzie wiedzieli, że jesteśmy spokrewnieni. Karolku, pospiesz się. Zajmijcie miejsce. Pewnie nie wiecie, że nastąpiła zmiana planów. Zakład produkcji lodów jest nieczynny. Dlatego dzisiaj pojedziemy do muzeum. Do muzeum? Nie! Szkolna wycieczka koszmarnego Karolka. O nie! Musieli jeszcze trochę wytrzymać. Au! Kto to rzucił? Karolku, czy to ty? Wszyscy na miejsca! Są takie nudne! Dzień dobry, dzieci! Witajcie, witajcie, witajcie! Nazywam się pani Zgrzyt. Z-G-R-Z-I-T. Zgrzyt! Mam przyjemność być waszą przewodniczką po pasjonującej ekspozycji naszego muzeum. Chcę zobaczyć dinozaury też. Obawiam się, że to niemożliwe. Nasze dinozaury nie są teraz udostępniane zwiedzającym. Tata mówi, że macie mumie. Mumie spoczywają w piramidach. Oho, oczywiście. Ale ze mnie gapa. Chodzi o mumie z ekspozycji starożytnego Egiptu. Oho. Niestety, wystawa starożytności egipskich musiała ustąpić miejsca wystawie dinozaurów, dlatego obecnie nie jest udostępniana. No to wrócimy, jak będzie otwarta. Młody człowieku, tu się poszerza wiedzę. Dla tych, których nie interesują zdobycze cywilizacji, przygotowaliśmy specjalny pokój. Na twoim miejscu unikałabym go. I co? Spóźniłem się, ale i tak nic mnie nie ominęło. Co tu się stało? Pokażą nas w telewizji! Dadzą nam czekoladę! Miesiąc wolnego. Liczę na to. Do naszej szkoły przyjedzie królowa, głupku. Tak, głupku. Po co królowej szkoła? Myślałem, że ona już wie wszystko. Karolku, ty ciapciaku. Nie przyjeżdża tu, żeby się uczyć. Ona przyjeżdża z królewską wizytą. Ekstra! Będę mógł ją zapytać, ile ma telewizorów. Zawsze mnie to ciekawiło. Czemu? Słuchajcie, chłopcy, zgodnie z etykietą tylko jeden uczeń będzie mógł przywitać jej wysokość i wręczyć jej kwiaty. A uczniem tym będziesz...
ty, Damianku, ponieważ masz więcej złotych gwiazdek niż wszystkie dzieci razem wzięte. Damianek? Damianek powita królową? To niesprawiedliwe! Koszmarnego Karolka, spotkanie z królową. Witamy w naszej szkole, wasza wysokość. Nazywam się... Robal. Damianek. Ukłon, bukiet, odpowiedzieć na pytanie, odejść. Jak ja będę królem? Karolku, zadaj mi pytanie, proszę. Dobrze, powiedz mi, chłopczyku, dlaczego ty tak śmierdzisz? A dlaczego ty nie możesz zadać jej pytania? Po co? Wiesz, nigdy wcześniej nie spotkało nas coś takiego i zawsze nas omijało aż do dziś. Mamo, ile telewizorów ma królowa? No, czyż to nie emocjonujące? Damianek powita królową. I o co tyle hałasu? Założę się, że dla królowej to żadne halo, że pozna Damianka. Nareszcie. O, Nimo! Brakuje nam głosów do finałowej ory! Może moglibyście nam pomóc? Będziecie czarodziejkami! Ach, mamo, czarodziejką już byłem w zeszłym roku. Wybacz, już dawno powinienem być w łóżku. Dobranoc! Otwórz drzwi. Co się stało? Czego się boisz? Ja? Ja niczego się nie boję, ale... Zwykle o tej porze już śpię. A sam mówiłeś, że możemy ustalać swoje zasady? Tak, dobra. Ej, macie zraszacz? Tak. A szlauch? Tak, ale... Psy? Psy? To kładźmy się spać. Nigdy nie przestaną? Czasami udaje mi się zasnąć dzięki radiu. Przy tym zasnę na pewno. Nowy rekord. Przepraszam za Karolka. A to